Polska mówi, witam serdecznie. W Polska mówi gość specjalny, reżyser amerykański, polskiego pochodzenia, autor książek związany z Międzynarodowym Festiwalem Filmów Historycznych i Wojskowych, Mariusz Kotowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz, chciałbym przybliżyć na naszym portalu Twoją postać, bo jesteś związany z Polską, urodziłeś się w Olsztynie, tam skończyłeś szkołę pedagogiczną. I co dalej? Co w wieku młodego człowieka wydarzyło się, że wyemigrował poza granicę naszego kraju? Z Olsztyna przeniosłem się, byłem trochę w Warszawie i skończyłem studia taneczne. Później pojechałem do Londynu, studiowałem taniec. Z Londynu wylądowałem w Nowym Jorku, gdzie uczyłem tańca, byłem choreografem i skończyłem studia na New York University, reżyserię. Jak skończyłem reżyserię, to postanowiłem zrobić film o Poli Negri i napisać kilka książek o niej, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że jak tego nie zrobi, to nikt nie zrobi, będzie zapomniana. I jak skończyłem na rzeczy z Polą Negri, to napisałem kilka scenariuszy, zrobiłem kilka filmów i zajmuję się też pisaniem sztuk teatralnych i reżyserowaniem sztuk teatralnych. Pracuję w Chicago, zrobione były moje sztuki w Los Angeles. Także w tej chwili mieszkam w Austin, Texas, ale mieszkałem też w Los Angeles i w Chicago. Ja chciałbym wrócić jeszcze do tego Londynu na chwileczkę, bo tam jako pierwszy Polak zdobyłeś taki bardzo ważny dyplom. W Londynie studiowałem w Imperial, to jest Królewskie Towarzystwo Taneczne, gdzie zdobyłem 3 tytuły profesora tańca w różnych kategoriach i udało mi się to zrobić. Jak byłem w Ameryce, to mój angielski już był na tyle dobry, że pojechać z powrotem do Anglii i zdać po angielsku. Także to było duże wydarzenie w moim życiu. Czy w Stanach zajmowałeś się tańcem na początku? Jak pojechałem do Ameryki, to pracowałem jako nauczyciel tańca i choreograf. Pracowałem najpierw w New Jersey, a później w Nowym Jorku na 60. Broadway, Danceport. I moim bossem, dyrektorem był Paul Pellicoro. Paul Pellicoro zrobił choreografię tu Zapach Kobiety z Al Pacino, te sławne tango to on zrobił i było robione w naszym studio Danceport na 60. Broadway przy Columbus Circle. W tej chwili jest 42. Przyniosło się studio, ale studio było bardzo sławne. Jak byłem tam, to mieliśmy 2500 studentów przez tydzień, było 45 nauczycieli z całego świata, bardzo dużo celebryty, dużo bardzo sławnych ludzi. W jakim tańcu specjalizujesz się? Ja studiowałem taniec towarzyski, to tańce standardowe, tańce latynoamerykańskie i też w Nowym Jorku, jak byłem, to studiowałem u sławnego choreografa Luigi z Hollywood i on napisał technikę musical theater. To też studiowałem w musical theater, a jak chodziliśmy do... To jest Italian, pan, on zmarł, miał 86 lat, jak zmarł. Przyjaźniliśmy się trochę, to u niego w klasie poznałem i później zrobiłem choreografię dla Lizy Minnelli, bo ona do klasy przy Madonna przychodziła. Wszyscy, kto jest ktoś na świecie, od Lady Gaga nawet, jeszcze przed jego śmiercią przyszła uczy Madonna. Każdy, kto jest w tańcu, chce znać technikę, musi znać Luigi technik. Bo to była technika, która jest bardzo fascynująca, ponieważ on był sparaliżowany. On był gwiazdą dziecięcą w Hollywood, miał wypadek, był sparaliżowany i wymyślił jazz, musical theater, jazz. Tak jak tańczą na Broadwayu, Bob Fosse. Wszyscy, każdy kto jest, Barbara Streisand brała lekcje. Nawet jak byłem w Los Angeles i spotkałem jej męża, który czytał mój scenariusz, James Brolin, to rozmawialiśmy o Barbie Streisand, bo Luigi mówił mi, jak ona u niego tańczyła w New Jersey w domu. Luigi. Wielki świat, wielkie gwiazdy. Co się dzieje w Twoim życiu, że w pewnym momencie jednak poszukujesz tej drogi filmowej, reżyserskiej? Ja myślę, że przekazywanie jakiejś swoich wartości, swojego spojrzenia na życie, czy innego spojrzenia.
i historia z jej perspektywy innych oczu, innego widzenia świata, to mi pozwoliło, żeby nauczyć się pisać. To droga była bardzo nieprosta, bo tancerz to jest inny typ myślenia niż pisanie i reżyserowanie. I zajęło mi trochę. Zrobiłem parę filmów, ale zdawałem sobie sprawę, że moje pisanie scenariuszy nie jest na tyle dobre. Musiałem trochę wziąć lekcji w Los Angeles. Jak mieszkałem w Beverly Hills, to miałem najlepszego nauczyciela na ziemi, a to był najważniejszy pan, który napisał Foundation, Fundację Pisania Scenariuszy i nawet mieszkał niedaleko mnie na... Ja mieszkałem na Coldwater w Beverly Hills, a on mieszkał na Beverly. Zrobiłeś 8 więcej filmów? Ja zrobiłem 4 z aktorami i 3 dokumentalne i napisałem parę sztuk i bardzo bym chciał pracować z aktorami, bardzo mi się to podoba. I też znalazłem pana, ponieważ jak się pracuje z aktorami, to musisz mieć technikę, jak pracujesz. I trochę zafascynowałem się tą techniką Ryszarda Bolesławskiego, który z pochodzenia był Polakiem, u cara uczył w Moskwie. Zrobił 3 filmy, w 38 zmarł. Nawet zrobił z Marleną Dietrich film, ale był Polakiem, był tu i wiem, że Negri też go znała. Ryszard Bolesławski, on napisał technikę aktorską. Chciałbym zapytać o bardzo ważny dokument, który odniósł sukces. Sukces jest znany na całym świecie. Film dokumentalny o Poli Negri. Co ciebie zainspirowało, żeby właśnie pójść w tym kierunku? Ja myślę, że to tak musiało być, ponieważ jak byłem w Nowym Jorku, to tam jest restauracja na 44 i 8 Avenue, Joe Allen. Sławna restauracja. Jak do niego się wchodzi do restauracji, to on ma takie różne gwiazdy, Broadway show, plakaty. I jak przyjechałem do Ameryki, to było w 98, we wrześniu byłem tam i na jednej ścianie było zdjęcie Poli Negri. I tu w tej amerykańskiej książce nawet oni włożyli, bo tak to miało być, że to jest to zdjęcie z tej restauracji w Joe Allen, które zatrzymało mnie. I mówiło, ja nie wiedziałem, kto to jest. A to było te zdjęcie na ścianie, a później to była Pola Negri. Po prostu to prowadziło, żeby postudiować o niej i się tak trochę zorientować, o co chodzi. I zdałem sobie sprawę, że jej życie było większe i mądrzejsze niż to wszystko, co było o niej. Nie było absolutnie rzetelnych informacji o jej życiu. I tak sobie myślałem, jak kończyłem, bo to na początku, po 10 latach, to skończyłem NYU i musiałem zrobić swój pierwszy film. I miałem już dużo materiałów o niej i zdałem sobie sprawę. I jeszcze istniały osoby, które żyły, które ją znały. To zrobiłem film i zajęło mi to ogromną część mojego życia, bo to był ogromny projekt, którym nikt się nie zajął. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale tak jakby udowodniłeś tym filmem, inaczej może złe słowo, uświadomiłeś, że Pola Negri była tą pierwszą Polką, która została zaproszona do Hollywood. Ta była nie pierwsza Polka, to była pierwsza europejska gwiazda, która była zaproszona do Europy, do Stanów Zjednoczonych przez Paramount Pictures. Mhm. Ona była pierwszą europejską gwiazdą urodzoną w Polsce. Bo już jak ona stąd wyjeżdżała, to już była gwiazdą europejską, która była pochodzenia z polskiego. Bardzo interesujące to jej życie jest, po tylu latach też więcej wiem i zdaję sobie sprawę, że ona uderzyła w czas, był czas taki, który był właściwy dla tego, kim ona się stała, bo to, że była bardzo dobra, to wiemy, ale że ten czas był taki, ponieważ Polska odzyskała niepodległość, co prowadziło, że ona zdobyła karierę i w Europie, później w Ameryce polska Polonia była zakochana w niej, przy okazji jej filmy, które były tak wielkie i wydawano na nie ogromne pieniądze. Paramount Picture robił pieniądze na nich i ona zarabiała pieniądze i myślę, interesujące życie. W tej chwili już tak nie jestem zafascynowany nią, bo zrobiłem wszystko, co mogłem i mam swoje życie i chcę swoje projekty realizować, ale interesujące życie, warte tego, żeby
dużo osób je przestudiowało. Nad czym teraz pracujesz? Obecnie pracuję nad filmem, scenariusz jest gotowy, tytuł Miłość za miłość. I to jest scenariusz filmowy oraz mam sztukę teatralną skończoną, której tytuł jest Śmierć amerykańskiego marzenia. A mógłbyś zdradzić chociaż odrobinkę Miłość za miłość? O czym? Miłość za miłość, myślę, że pierwsze tytuły były inne niż Miłość za miłość, ale myślę, że w tej chwili, tak jak się w świecie dzieje, jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że najważniejszym uczuciem jest miłość. Niezależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy w życiu, jeśli potrafimy to zrozumieć, to jesteśmy w momencie, gdzie możemy pokonać wszystkie przeciwności, czy nasze spostrzeżenia, nasze myśli. Jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować, że jest miłość, to będziesz zawsze patrzał do tyłu i będziesz nie będziesz mógł zrobić kroku i będziesz myślał o czymś, co jest już nieaktualne, a będzie cię ciągnęło do tyłu. W związku z tym napisałem scenariusz Miłość za miłość, gdzie jest relacja pomiędzy polskimi Żydami, chrześcijanami, poruszona w czasie II wojny światowej, ale z perspektywy osób dzisiaj, gdzie to, co było 50-60 lat temu, nie ma tak ogromnego znaczenia i nie jest w stanie zamrozić myślenia młodych ludzi, żeby ta nienawiść była, która w ogóle nie ma sensu. W tym filmie, w tym scenariuszu jest rzeczy, wydarzyły się, ale po 60 latach one nabierają. Trzeba o nich wiedzieć, ale nie można do nich mieć tyle nienawiści. I myślę, że dlatego ten tytuł jest Miłość za miłość i musimy się kochać z dwóch stron, żydowskiej, z polskiej, chrześcijańskiej i musimy rozumieć, że życie idzie do przodu, musimy nie pokonywać błędów, które były. Ale nie możemy przez te błędy być nieuruchomieni, że nie wiemy co robić i cały czas myślimy jak 50 lat temu. Głównie żyjesz, pracujesz za oceanem, ale jednak trochę z Polską cię łączy kilka spraw. Chciałem zapytać o Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych. Ja zostałem zaproszony do tego. Najpierw mój film był w 2013, Pola Negry, i dostałem nagrodę publiczności Złotą Szablę, a później zaproszono mnie do jury. I w jury, jak byłem, to miałem okazję obejrzeć te filmy historyczne, które są bardzo interesujące. To są filmy, z których można bardzo dużo się dowiedzieć o naszym kraju i są zrobione nie tylko przez Polaków, ale Polaków, którzy są poza granicami. Także myślę, że to jest interesująca forma poznania naszej historii z perspektywy innych oczu. Także bardzo byłem zadowolony i myślę, że ten festiwal rozwija się i publiczność powinna się zainteresować tymi filmami, bo są interesujące. Powiedz mi, czy myślisz czasem o tym, o powrocie do Polski? Olsztyn, Mazury, piękny region. Ja myślę, że to jest powrót do Polski. W pewnym momencie w życiu, jak mieszkasz już w tylu miejscach i w sercu jest Polska. W miejscach, gdzie jesteś w miejscach. Lecisz, że cały czas jesteś tą osobą. Ja myślę, że kiedyś tego nie potrafiłem zrozumieć, a to naprawdę od początku do końca jesteśmy tym, z czego wychodzimy. Możemy być tu czy tu, a jesteśmy Polakami. I myślę, że to jest mądre, ponieważ możesz być czy w Hollywood, czy w Chicago, w Nowym Jorku, zawsze będziesz Polakiem i to jest w tobie. Oczywiście, że masz inne perspektywy, bo w innych środowiskach żyjesz i później twoje życie zmienia się, ale myślę, że te serce do Polski jest w nas. Mariusz, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. To jest dla mnie bardzo interesująca rozmowa, bardzo miła. Co możemy życzyć? Ja ci powiem, co możemy życzyć. Zadowolenia, spełnienia, pracy. Myślę, że pracy. Bardzo bym chciał, żeby Polacy zobaczyli to, co robię. I dlatego jest dla mnie ważne, żeby jakiś film i tu powstał ze mną, bo jak ja bym tu był z nimi, to oni by nie tylko zobaczyli to, co zrobię, ale poznali moją myśl, moje inne myślenie.
Scenariusz Miłość za Miłość przygotowałem specjalnie dla polskiego widza, bo pomyślałem, że to, co już zrobiłem w Ameryce, tą inną formę, w inny sposób patrzenia na świat, zdałem sobie sprawę, że powinienem zrobić coś dla Polaków i napisałem scenariusz Miłość za Miłość i myślę, że ten film będzie się podobał i będzie zrozumiany przez polską publiczność. Dość często powtarzam, że nazwa Polska Mówi zobowiązuje do tego, aby mówić o rzeczach ważnych i istotnych. Niewątpliwie twój dorobek, twoja praca jest taką sprawą i Polska Mówi będzie się przyglądała i będzie o tym mówiła. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.